Śniadanko, głodna niunia. Pracowałaś się w nocy? No, jesz ci daję, rybciu. Naszczekałaś się i to zapracowałaś. Pan cię budziłaś całą noc. Czekaj, ja wiem, że to są... Azja, ja wiem, że to są twoje ulubione chrupki. Ja sobie zdaję sprawę, że ty jesz to najlepsze, ale poczekaj. Teraz trzecia miarka dla Tanoska, a ty grubasku mały. Dostaniesz troszeczkę mniej, bo wiesz dlaczego. Raz, że jesteś gruba, a dwa... No, kradniesz jajka. I jajka kradniesz, jesteś złodziejem jajkowym. I chodź, zobaczymy, czy lubisz taca. No nie, nie wolno, Azja. Tutaj jest twoje, tutaj dajemy. Co to jest? To jest na twoje szaleństwo, wiesz? Żebyś się trochę dziewczyna opamiętała. Jaki ślinaczek, nie? Nie, Azja, nie wolno. Już idziemy do budy i podzielisz się z chłopakiem. Chodź. Chodź, Azja! Zostaw. Ja wiem, że to są twoje ulubione. Chodź, chodź, rybciu, chodź. Dobrze. Dobrze. Zawołaj Tanuska. Tanasko! No chodź. Syt? Dobrze. Tanos, syt! Proszę bardzo. Ale pyszności! Miam, miam, miam. Pańcia wodą mnie zalała, ale wieśniara. Au. Mamy teraz pieski, bo Amber nie zje. Wodę macie, zaraz pańcia jeszcze wam doleje. A teraz Amber. Amber, czy pańcia pozwoliła? Tylko amciu, amciu. Widzieliście coś takiego? No coś nie ranie. Do zera. Do zera. Smacznego.
Ojej, znowu. Coś stało? No kurde, one wylewają tą wodę. Rozchlapują, wiesz? Rozchlapują. Duże się robią, kochana. Chlapią tu, ile tu jest wody? Chlapaki, co? Chlapaki, no. Chlapaki jesteście takie, że nie... I co wy tam do tego kącika? Co wy tam widzicie? Tak jakby wam ktoś krzywdę kiedyś zrobił. No. Jeżeli w ogóle wypuścić chlapa na kanał. Nie wiem, to może dzisiaj faktycznie się jest... Jest taka pogoda. Dawaj, i to się przesuszy, wiesz? Tak, a ja to zrobię tu przeciąg. No. To co pojedynczo, nie? Była pojedynczo. Rośnie trawka pojedyncza tutaj. No, jeszcze trochę potrwa. Co to? Kurde, to do końca sezonu by się, wiesz... Tak. No widzicie, jak tak to jest, tak kurki się trzyma na zimę, na jednym polu, bo staraliśmy się właśnie mieć nie miarę na jednym. No i tu na zewnątrz. No i tutaj na zewnątrz, no to tutaj w tym miejscu, gdzie na czym zajdzie, no trawki nie ma. Ale, tutaj... Ale tam już odrasta i tu się cofa, widzisz, tu w lesie. Tu była, ona też tu była, w tych brzozach. Ale też zniszczyły. No, sporo jej było. No, sporo jej było, ale tak jest. Mamy nadzieję, że teraz latem trawka ruszy, kurki będą miały dodatkowe wybiegi, więc powinno to się jakoś odrodzić. Ale z tyłu za tobą brzozy, jak się zazieleniły pięknie. No, no już mają liście. Tak. A ta nie, poważ, ta ma jeszcze słabe. Tak? Taka jedna, no pojedyncze, aha. No. Te zewnętrzne może, gdzie mają większy dostęp do światła. Być może. Dzisiaj jest niedziela, w ogóle tak dzień dobry, bo nie wiem, nie pamiętam, czy się z wami witaliśmy, nie. Czy nie, więc dzień dobry, witamy was. Witamy, witamy. Dzisiaj będzie taki dzień na spokojnie, ponieważ jesteśmy tak padnięci. Ostatnio widzieliście nasze intensywne zmagania. Nie, jeszcze nie widzieliście wszystkiego. A, jeszcze wszystkiego nie widzieliście, tak, ale to dzisiaj tak. Wam tego nie zdradzimy. Postanowiliśmy, że będziecie mieli z nami mały relaks. Tak, na spokojnie. Na spokojnie. Gąski rosną jak na drożdżach. Tylko, że są bardzo płochliwe, naprawdę. Tak płochliwe zwierzątka. Całą wodę i tak wychlapią, co? Pewnie. Ale ganiają tutaj, bo trawka jest, wiecie, tu już odrasta. My tu kury nie wpuszczamy, wprawdzie one same sobie niektóre przelatują. Ale nie wpuszczamy tu kur, także to w miarę. Ale jak zielono, niesamowicie zielono. Popatrz, tam chyba mlecze rosną. No pojedyncze, nie, tak. Nie wrzucaj tam królików jeszcze, bo chciałbym, żeby nie. Tych mleczy się rozsiało trochę. Tak. Już głuk zaczyna powoli też, zobacz, zawiązki tutaj kwiatów, a gdzie masz owoców. Kwiaty? Proszę? Gdzie masz głogu? O, to kwiaty. Tak. Ja widzę głuk, ale gdzie jest, są kwiaty? Nie, ale takie wydawało mi się, a nie, to... O, tak, a zobacz, jest tutaj też, zobacz, widzisz mam, takie mam, malutkie... Tak, tu jest, nie wszędzie po prostu. Widzicie, zielone, ale... On niesamowicie pachnie. Pięknie. On tutaj dobrze ma. Tutaj dobre, kurki dobre. Go nawożą. I my go jeszcze otworzyliśmy, i tu jest róża jedna, co nie? I myśmy go otworzyli.
Tak. To jest duży buk. Potężny. Potężny. No. Takie głogowisko. A i tak a propos, jest jednoszyjkowy, bo tylko miał, ma jedno ziarenko. Czyli Slaveus. Dobrze, kochanie, lecimy do naszych czworokopytnych pierdółek. Zanim jeszcze polecimy do nich, jak jesteśmy przy okazji, to ma, uzupełnimy wodę. To już tutaj te króliki po prostu wąż, zrobimy. Wąż mamy dziadowski, wiecie, przecieka. Wiecie, z tymi wężami, no, powiemy wam, że naprawdę... Ale to nie są jakieś te gardeny wszystkie, co mamy, nie narzekamy, a to są takie najtańsze, co może być. No i właśnie cały czas tylko wymieniamy. Te złączki oczywiście też wymieniamy. Jeszcze wam pokażemy za chwilę wszystkie króliczki. Zrobimy przegląd króliczyska. Króliczyska. Tutaj jest nasza mamcia. O, to muszę, widzę, że troszeczkę obraz rozświetlić, bo nic nie zobaczycie. Bimber. Czekaj, wiesz co, chodź, wypuść się do Grażyna, jajko zniesie zaraz tam. Chodźcie dzieci, chodźcie. A ty znasz jajko, żeby wiesz co, wypuszczać psy, bo kura chce jajko znieść, no. Zobacz, i pójdzie do Thanosa budy, bo Thanos ma tą po lewej. No. Idź, Grażyna, idź. Idzie do tej po lewej? Mogłabym się do tego pospieszyć, dziękuję. No nie, jest prąd. Uważaj, mhm. Ja wczoraj wieczorem prąd dałam. Powiem ci, że ten jest naciąg. Duży rozstaw, jest duży naciąg. Oczywiście. Gdzie mają wejść? Nie, ale wiesz, naprawdę, bo już sam teraz się zgubiłam. I trzeba, kochanie, najpierw te sznureczki odtworzyć. Nie, czekaj. A tutaj, to ja muszę prąd wyłączyć. Czekaj, którędy one wchodzą? Klaudia to robiła, a, naprawdę. Jejcio, wiesz, ale to nie jest takie proste. Do... Jest proste. Nie. Dla, no ale ja to wymyśliłem, nie, dla mnie jest. Wiesz co, prąd wyłączę w ogóle. Zanim one tam dojdą, to trzeba prąd wyłączyć. Mhm. Ale wiesz, że tylko dajemy je na 2 godzinki. Po 2 godzinach one tutaj muszą iść do lasu. Dobrze. To nie lepiej do lasu, żeby szły od razu? Tak? Masz czas na to chodzenie? No. Zróbmy to kiedy indziej. No. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Oj, tutaj was nie widać w ogóle. Ale poczekaj, ja je wyprowadzę szybciutko wszystkie. Dobra, widzicie jak to na szybko muszę zmierzyć.
Cześć, kochanie, cześć, moja piękna. O, kulturalnie, Siusia. No i klopsa, i musisz tutaj walić klopsy? Przecież już wychodzisz. No. Czyściutko macie, co? Tata wam do sumy dorzucił jeszcze więcej. Ty już będziesz prześwietlona, bo jesteś za blisko. No, wychodź, Bella. Popatrzcie, a propos usuwania rogów, są zostały tylko czarne plamki, tak. Aha. Było troszeczkę krwi, żeby nie było, natomiast było krwi więcej niż powinno, dlatego że ona za wcześnie sobie sama je usunęła, no. Ale zobaczcie, jak uderzyła, popatrzcie, jak fajnie wygląda, to się wszystko zagoi, nie było żadnych płaczy z kowytów, już mamy jedną bezrożną. Chodźcie, siusiaki, chodźcie. Chodźcie. I pamiętałyście trasę wczorajszą? Zapamiętałyście? Chodźcie za mną. Dziewczyny, chodźcie. Tędy idziemy. Bardzo ładnie. Tak, me. Chodźcie dziewczyny. Takie grzeczne dzisiaj dziękują za każdy krok. Dziękujemy, dziękujemy. No chodźcie, moja mamusia. Nie, kuleczka, bardzo cię proszę, nie wskakuj na mnie. To jest twoja drabina. O, widzisz? Bardzo dobrze. No Marta też się nie staje. Dobrze, wodę mają, to jest najważniejsze. O, a ty co to zjadasz? Już tam jeszcze nic nie ma. Ale już zjadam. Ale już zjadasz. O, piłeczko. Nasza bezdrożna pierwsza kuśko. No. To jej zajdzie. To jeżdżałam nad manganian potasu i dlatego jest takie czarne. Tak. To nie są strupy do końca. To tamuje krwawienie. Więc posypaliśmy jej tutaj, żeby po prostu... No, żeby szybciej... Tak, żeby się szybciej zagoiło, prawda? No i tak wygląda kuska bezrożna. Oczywiście karpacka, bo są mieszanko nubijskie i one też nie mają rogów. No ale nasze, no niestety, z względu bezpieczeństwa musieliśmy tak. No tu kochana, ale to i tak jest. Ładna jest, nie? Ładna jest, no. Nie? Zaraz mamuśce odpadną. Tam jeszcze jednej trzeba poprawić. Tak, jednej trzeba poprawić. Chyba. Będziemy dokładali drugą gumkę dla starszych owiec, bo jedna nie ma tego ścisku, co powinna. Mhm. Ale to widzieliśmy, szczerze mówiąc, że ludzie dają dwie, ale tak. Myśmy stwierdzili, że wiecie, nie będziemy jakby przesadzać. Ale teraz wiemy, znamy tak, powód, że jednak starsza, trzeba. Że starsza, może młodym widać, jak na obrazku. Tak, młodszym wystarczyło. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to ująć, ale owieczki mają już wymiona. I ostatnio był Mireczek i nawet sprawdzał, czy jest mleko. Jest mleczko, słuchajcie, już jest mleczko dla maluszków. Największe oczywiście cycuszki ma Doli. Nie, czy piąteczka? Nie, Doli. Najpierw Doli, później piąteczka i na końcu Moli. Patrzę te czereśnie, ojej.
Te największe drzewo tam z tyłu, to też są czereśnie wszystko. No to widać po tym, jak kwitnie. No dobra, my dziewczyny zostawiamy. Dobra, jeszcze króliki czekają. Jeszcze króliki czekają. O, porzeczka widzę już ma dobrze. Porzeczka już oczywiście leci. Dobrze, niech przetrzebiają. Wszystko. Ale grzecznie przeszły, co? Mhm. Nie było żadnego problemu. Uwaga, uwaga. Aha. I tak, patrz, która to leci. Kuleczka. Sio. Poczekaj, nie wiem, czy jest stąd. Zawsze mamy tak samo z nią. Ej. Sio. Sio. Kudy. Nic dla was tutaj nie mam. Wy tutaj szczęścia nie znajdziecie, małe potwory. Wiesz ty co? No i patrz, widzisz? I wracają teraz. No do nas chcą. Małe łachudry, o patrz, tłuką się. Jeszcze, co to było? Jeszcze ostatnie walnięcie. Patrz. Widziałeś? No, gdybyś nie pisnęła, to by było w ogóle fajnie, ale niestety spiździły się ze strachu. To brzmi, ale jest fajne, takie przestronne. Bardzo, bardzo jest fajne. Popatrzcie. Tak się martwiłam, że będzie trochę za wąsko, ale jest sporo miejsca. Dobrze stary przemyślał wszystko, co nie? Naprawdę, wiesz, powiem ci, że fajnie to wyszło. A jak jeszcze tamto połączymy, tamtą działkę, to w ogóle będzie droga życia. Tak. To już ze 200 metrów będzie miała. Droga życia. To na razie nie zostanie, bo jeszcze trzeba skończyć chyba tutaj, co? Tak. Fajne, fajne, duże pastwiska. Popatrz, lipy kwitną. Te liście puściły. No to cię, ty to widzisz. Ojej! Mamy lipy. Zobacz, ale... Nie wszystkie. W ogóle jeszcze mają 2 tygodnie spóźnienia, bym powiedziała. No, popatrz ta. Ojej. Ale pąki. Ale. O, Lipciu, Lipciu nasza kochana. Właściwie nasze, wasze. Co na... A tak. Nasze wspólne. Wspólne. Nasze wspólne lipy. Przetrwały. No, przetrwały zimę. Myśmy się tak o te karczowniki bali, że je wciągną, a one się gnieździły pod nimi. Tak, a tutaj idzie nowa gałązka z boku. Będzie się zagęszcza, faktycznie. Tak. No dobra, gonimy. Ale tu faktycznie już żadna nie ma takiego rozwoju. Nie, aż tak nie. Ale to już widać, no to jest lada moment. One naprawdę w ciągu nocy, w ogóle widać, że w ciągu nocy ta trawa rośnie. Popatrzcie, tutaj były, no nie wiem, 10 dni temu, Klaudia, gdzieś tak można było powiedzieć. Jak pięknie trawa zaczyna odrastać. A, bo to jest to pole, zgadza się, tutaj były 10 dni temu. O, i zobacz, tutaj jeszcze lipcie. To też. Aha, też są, też i na górze kilka puściły już. Tak, pięknie. Świetnie to wygląda. Mhm. Bałam się, że się nie przyjmie, ale dała mi kwaśne podłoże, to wiadomo o ziemi, bo tutaj sama glina jest i dała radę. Marcin kilka kwaśnych żartów przy niej puścił. Dokładnie. Myślałem, i też pomogło. Myślałem, że pierdów powiesz. Pierdy też mogą być kwaśne? Nie wiedziałem, to zawsze się przy tobie czegoś nauczę, kochanie. Nie wiem, czy jesteście w stanie tutaj dojrzeć. Nasadziłam sucho drzewie. Małe szczepki kupiłam, takie po chyba 50 zł, o ile się nie mylę. Sadzonki, przepraszam. I nasadziłam tutaj tego sporo. Mam nadzieję, że się przyjmie. Jest tutaj ładne, słoneczne stanowisko dla niego. Oczywiście dostał troszeczkę podłoża, bo to wiadomo, tylko glina. No zobaczymy, trzymam kciuki. Nie ma żampiera na jego ulubionym miejscu. Żampier może być na jego ulubionym miejscu. Bardziej ruchomym i cieplutkim.
Aha, na Daisy? Na Daisy. To jest jego ulubione miejsce. Pamiętacie o biele, jak sadziłam w zeszłym roku? Raz, dwa, trzy się ostały. Czwarta próbuje odbić ponownie, ponieważ co, psy ją wykopały. Ale te tutaj już zaczynają kwitnąć. Popatrzcie, jak tu trawa rośnie. Jaka trawa. O, no patrz. Widzieliście? Ale dla tak to jest, tak to jest, jedzenia. Jak się kupą sypie. O ja. Trzeba króliki tutaj wprowadzić. Ale będą miały bar sałatkowy. Na razie nie, na razie niech się jeszcze ta kupa trochę bardziej rozpuści, żeby się nie potruły i niech rośnie to wszystko. Jak już tu jesteśmy, to króliki przestawimy, dobra? Dobra. To może ja przestawię, a ty, Klaudia, podtrzymaj. Dobra. Znawco kup królicy. To, że tutaj troszkę króliki rozsypują, to się nie przejmujemy, ponieważ kurki przyjdą i kurki to zjedzą. Chyba, że Amber wcześniej tego nie wtrążoli. U nas nic się nie marnuje. U nas nic się nie Nawet marnuje. Nawet kupa jest przetwarzana po 2-3 razy. Dobra, jeszcze tutaj te króliczki. A tu, żeby w maliny nie wjechać. Tak, tędy musisz, kochanie, tą trasą. Zobacz, dobrze, tu gdzie ja dobrze stoję. Trzeba im wodę dać tamtym, żeby będą miały karmienie. Już, bo wykręciłeś, to wystarczy. Zaraz pokażemy wam wszystkie króliczki w środku, ale na razie tylko przekładamy, bo musimy jeszcze pójść po jedzenie dla nich, po siano, aby oprócz z nimi to robić. Bierz miskę, idziemy siano napełnić i robimy króliki. Ale chodź tędy, bo ja od razu wodę sobie otworzę. Dobrze. Czy ja siano? Ja jedno i drugie może. Nie no, szybciej będzie, ja tak? Ci będę podawać, bo ty zawsze aha tyle dasz, że to im no się... tak. Nie, nie dawaj tyle, bo one później robią sobie wyściółkę z tego. No mają to zjadać, a nie bawić się tym. No, ta i tak marnuje. Źbeł. A Zielka, ale jesteś zdyszona, co moja malutka. No dzisiaj no, tak będzie ciężki dzień dla wszystkich. Tak, dzisiaj będzie ciężki. Ale będzie ciężki, ale ja nie narzekam, ja się cieszę. I tak mamy mieć dzień odpoczynku, mam nadzieję, że taki będzie. O ile coś tam do głowy nie przyjdzie, żeby jednak coś zrobić, bo wiecie, jak się jest tak, no my jesteśmy w sumie cały czas i w domu, i w pracy, można powiedzieć. Cały czas się coś robi. Cały czas, więc... No tak, czy człowiek idzie nawet z przyjemnością coś zrobić,
bo widzi, że coś uprzątnie. Tylko, że to uprzątnięcie zajmie mu na przykład 2 godziny. Albo przy okazji sprzątania wyjdzie coś, że coś się popsuło i trzeba naprawić. I tak zawsze coś. Boże, jakie ale ona ma piękne te maluchy. Wiem. Pokażemy wam na chwilę. O, pokażemy wam od naszej mamusi. Ona ma piękne. Ma tylko 4. Nie wiemy, czy dlatego, że ja już nie będę ględziła, tylko idę z kamerą. Ma tylko 4 maluchy, a nie wiem, czy dlatego, że po prostu jest, no kobieta ma już swoje lata, a mówią, że jak króliczki się starzeją, to będą miały, no niestety, coraz mniejsze te mioty, więc ma tylko 4, ale są cudne. 2 te za białymi są takie 2 czarne, tak jak i ona, tak jak mamuśka, no piękne są, naprawdę. Ty mały, weź się suń, ma parcie na szkło, tylko ten biały i biały, wiesz? A my chcemy chyba wszystkie zatrzymać. Chyba tak, razem. Chyba zatrzymam. O, tam są takie czarnuszki. O, no zobacz, wykapana mamusia. Tylko jeszcze nie wiemy, jeszcze są za malutkie, żeby sprawdzić. Płeć. Oby jak mamusiek było jak najwięcej. Dokładnie. Patrzcie, go ściska. Ale to jest taki pulpet, oj, czekaj, patrz za pulpecik. O. Zobacz, te gdzie śpią. Ale te też są cudne. Piękne cudne są. Bardzo poudawane. Ma tylko 3, tak samo. I ona jest, no nie, ona jest troszeczkę młodsza niż nasza czarna mamuszka. Nie wiemy dlaczego, jakieś mniejsze mioty, nie wiem, mniejsze. Ale wiecie, mniejsze mioty szybciej będą rosły. Poczekaj, ja go oswobodzę tutaj, żeby, a widzisz? I tak sobie nóżki łamią niestety. Dobrze, i weź sianko, jakbyś mogła. Są cudne, co? Są bardzo płochliwe. Bardzo. No maluchy jeszcze nie znają. I na temu nas. Dobra. I Klaudia, dobra, zamknij. Trzeba posprzątać. Kurnika wam, kochani, nie pokazujemy, bo prawdopodobnie dzisiaj ja już się zabieram za czyszczenie. On był nie 7 dni tym razem, tylko 10 dni nieużywany. A dlaczego 10? Czekałem na dobrą pogodę, a widziałem jakby z pogody, że idzie, bo ja już będę czyścił myjką czyśnieniową. Także no trochę je zapuściłem, 3 dni więcej, to jest naprawdę brudno. Ale jest różnica, co? Tak, jest różnica. No wiecie, 50% więcej czasu, jak my co tydzień sprzątamy. Ale i jakby... I daj właśnie mamuśce żabciu. Tu jest mamuśka? Tak. A gdzie ona ma te małe? A z tej strony tak. Ma. Mhm. O, popatrz. No widzisz, trochę za dużo. I tylko tu? Tak, tylko tutaj. No to ciągaj. Ciągaj mała. Ile wlezie? Maluszki, one są jeszcze schowane, to wam naprawdę, no... Nie, jeszcze... Nie wiem, czy się uda pokazać. Otwórz tak, ale uważaj, bo one są zaraz przy brzegu. Widać tu, ale nie wychodzą jeszcze. Aha. Coś tam się rusza, co tam jest dziubek. No. Jest maleństwo. O, nie stresujemy maluchów. One mają też tutaj takie długie uszy, wiesz, tak jak mamcia, no. No i już, i rozrzuca. No. I rozrzuca, no, tak, pewnie panna. Jest Klaudia. I to nie jest dobra matka, tak. Wiecie, jak wam... No chyba albo karmik trzeba inny. No. Ten metalowy, co nie dla tak, niej. Tak, tak, tak. No, kobieto. Kobieto, coś z ciebie za kobieta. Ale one mają naprawdę długie uszy. Może po belgu? Nie. Nie. Ja nie wiem, kim teraz musiała zobaczyć, wiesz, wcześniej, kim ona była zapłodniana.
bo, ale zobacz. Chyba pogoda się pierdzie, co? Prawie. Ja bym nawet chciał, żeby było troszkę chmurek, wiesz, i 25 stopni, bo no już zaczyna. Cisza, cisza. Jest śniadanie. Jest śniadanie. I Azja broni całego stołu. Całego. Będzie tutaj chodziła pod spodem między naszymi nogami. Ej, już, Azjulka, cichutko. Śniadanie mistrzów. Wiadomo, on musi być tłusto. Azja. I patrz, będzie no. Krążyć wokół niego. No niesamowite. Ojejcio. Bez burmuszenia. A powiem ci, że fajnie, że teraz ten wiatr się zebrał. Naprawdę jest gorąco. Poważnie jest, która to jest godzina? 10? 11? 11. 11. My tak właśnie jemy śniadanie. Nie to, że późno wstajemy, ale... znaczy nie, troszkę wcześniej jemy. Ale jak dla was kręcimy materiał, no to troszeczkę dłużej nam to zajmuje. A zwierzątka oczywiście na samym początku są. Więc my na samym końcu. I tak zawsze jest. Nawet z kolacją. Powiedzcie, my ostatnio obiad o kolacji jemy o 20. Jakoś to jest tak? Dwa posiłki jemy. Już właściwie nieduże, bo już nam się nic w brzuchach nie mieści ze zmęczenia. Padamy, puszczamy sobie jakiegoś odmulacza. Właściwie nie wiem po co, chyba po to, żeby się przy nim zrzemnąć, bo są tak durne te filmy teraz, że... Jedyne na co czekamy, to trzeba się przyznać na Dune dwójkę, bo nam się spodobał ten film. Dune to wiecie, z książki Herberta. Ale to jednak najpierw przeczytajcie książkę. Jasne, nie no książka. Marcin namawiał mnie do tej książki kilka razy i nie mogłam do niej jakoś podejść. Nie wiem, czy co niektórzy jak czytali książkę i oglądali może Dune tą starą wersję, naprawdę tą starą. Ja próbowałam i po prostu nie. Mówię, Boże, o czym to jest? No jakieś, nie wchodzi mi. Ale później przeczytałam jedno. Czasami musicie książkę, ja zwróciłam tak po sobie, dać jej chyba z 50 stron. No naprawdę, tak, takie 50 stron, żeby się wczuć. Po 50 stronach dopiero możecie cokolwiek powiedzieć, czy chcecie iść dalej, czy chcecie tą przygodę przeżyć. A tam jest, wiecie, ta książka to jest chyba, no nie wiem, 5 albo 6 tomów, jeśli dobrze pamiętam, już dawno czytałem. I takie grube ten, ale wchodzi to, fajnie. No i druga bez dwóch zdań książka. Wiem. I trzecia, zresztą tego samego autora, Świat robotów, Asimowa. I fundacja Asimowa. O kurczę, aż mam ciarki. Naprawdę, polecamy wam, jeżeli na te takie, o, niedługo majówka się zbliża, weźcie sobie jakąś książkę na łono natury. Ale to nie, trzeba powiedzieć, że słuchajcie, to są taka fantastyka naukowa, akurat trochę polityki, co nie, w tym wszystkim jest. No to trzeba lubić taki styl, bo to też niby, umówmy się, no nie wszystko dla każdego. Akurat z tego typu książek polecamy. To jest klasyka. Tak, to jest taka klasyka, no akurat to co, no my lubimy taką fantastykę nauką, ale to jest polityczne, to jest trochę społeczne. To nie jest tak do końca sama fantastyka, no wiadomo, jest to w przyszłości się dzieje. Ja kawki nie piję. Cało z kozim mlekiem od znajomych, bo my teraz, jak wiecie, mleka już nie mamy. Ale niedługo będzie. Niedługo będzie mleczko. Jeszcze chyba miesiąc czasu, tak nam się wydaje. Bo owieczki to już się spieszymy z owieczkami. Zobaczycie w przyszłym tygodniu być może projekt, który mamy, taki malutki do zrobienia. Znaczy, dla Klaudii jest malutki, a ja się nieźle natargam. Dobra, nic nie mówię. Jak ty coś jak ja coś pierdzielę, to zawsze cięcie i nie mam mnie w filmie. A jak ty coś pierdzielę, dobra, nic nie mówię. Nie. Cięcie. Projekt jest ciężki, Klaudia, jeszcze raz to powtórz. Dobra. No bo ci zabiorę jajecznicę za to cięcie. O. Nie wygram. Na talerzu musi się zgadzać. Ukradła mi tyczkę, zabrałem jej znacznie więcej. Ojejcie, jeszcze tak wracając do książek, mówimy, że my włączamy zmulacze, tak jak przyjdziemy do domciu i czasami odpoczniemy i włączymy takie zmulacze, chociaż nie wiemy co się dzieje, ale idziemy do łóżka i mimo wszystko staramy się chociaż te 2-3 strony coś przewertować, wiesz, żeby musicie czytać, pamiętajcie, chociaż na siłę, wiem, że to czasami może nie wyjść i przeczytacie jedną stronę i zaśniecie na drugą, drugi dzień wracacie i znowuż tą samą stronę czytacie. Nie o to chodzi. Pobudzacie. Cisza! No o książkach mówią. Teresa, jak Majewska, tak? Czy Maciejewska? Maciejewska. Kolejny to zrobił, Kowicz, no?
Tak, czytajcie, jeszcze raz czytajcie, ale najlepsze jest to, zdradzę wam pewną tajemnicę, że ja w podstawówce byłam noga do czytania. Jak ja nie, po prostu nie cierpiałam czytać. Wszystkie te, oczywiście szły streszczenia tych wszystkich lektur, szczególnie Sienkiewicza, jakoś no Krzyżacy w pustyni i w puszczy, to nie była moja dobra strona, w ogóle mi nie wchodziło. Dopiero później, w starszych latach, zaczęłam czytać. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. A zaczęłam chyba, pierwszą książkę, którą wzięłam do ręki i naprawdę ją pamiętam, to było o malarzu takim, tym śmiesznym, wiecie, jak on się nazywał? Moulin Rouge. To była książka. Pierwsza moja książka taka, która naprawdę zapamiętałam, no i od tego jakoś tak się później potoczyło, że jakoś z chęcią wracałam, szłam do książek, jakoś mnie to skłaniało. No moje życie po życiu. Poważnie. Nie pamiętam, bo dzieci z Bullerbyn, może dzieci z Bullerbyn, może taki kamyczek, jak to było z takim, jakieś tam takie było. Ja dużo czytałem znowu dla odmiany. Czytałem wszystko, co mi się podwinie, przeczytałem wszystkie książki Sienkiewicza i bardzo sobie ceniłem. Chociaż, ponieważ bardzo sobie ceniłem, na stare lata wróciłem do tych książek i człowiek się rozwija. No a co ja tam będę o sobie gadał? No kiedyś może uda się tą naszą... Zresztą Kradę już to samo jakby przeczytała. Kinga kiedyś bardzo lubiliśmy. Ale później już... No właśnie mówimy, rozwija się człowiek. Jak dużo się czyta, szuka coraz bardziej ciekawych pozycji. No tak, innych. No bo po prostu jest nuda. No po prostu człowiek się rozwija. I po prostu no, szukacie w danym temacie, czym jesteście w tym momencie zainteresowany. A teraz zainteresowani, czy zdrowiem, czy duchowością, czy jogą. No i też mamy książki o tym. I czy tak samo o farmie, jak kupowaliśmy. Teraz chyba w ogóle nie czytamy już beletrystyki, co nie? Bardziej nie. Takie, wiecie, żeby tak, się coś tak, nauczyć. Tak, żeby czegoś się dowiedzieć. Ja generalnie zawsze mam odpał na punkcie duchowości, czy już właściwie od wczesnych lat, od tego życia po życiu, to nie wiem, miałem może kilkanaście lat, jak to przeczytałem. I od, jakby to jest dla mnie ten, ale w międzyczasie czytaliśmy beletrystykę, a teraz już tylko czytam o tej całej, o rozwoju duchowym. Tak. Ale jeszcze raz, chociaż naprawdę tak już nie chcę. Mówimy i zachęcamy, czytajcie. To dla głowy dobrze działa, gdzieś tam te skupienie zostaje lepsze. Więc jakbym tak zobacz, posłuchała samą siebie 30 lat temu, to mówiła, o Jezu, co ty pierdzielisz. A ja bym powiedział, mądra dziewczyna. Ale ja znając siebie w tamtych latach. Mało tej jajecznicy. Ty zrobiłeś. Sam żółtek. Wiesz, że tam natargałem tych jajek? Jeszcze dwa kacze były. Ja chyba po prostu jestem głodny. Powiem wam, że naprawdę, no, ostatni tydzień, co nie? To był, czy 10 dni. No, nie jakiś wiem. Kosmos. Nam się to nie kończy. To nie jest tak. Mówiliśmy, zaraz muszę kurnik sprzątać, tak, ale zastanawiam się, czy to robić. Po prostu nie odpuścić nie niedzieli. Wiem. Ale tak jak Marcin mówi, nam się klepki nie zdarzają, bo przecież w ostatnim filmie ja powiedziałam wam, że się widzimy w piątek. Bo po prostu myślałam, że była środa, za co bardzo przepraszam. Ja już nie wiem, jaki jest dzień w tygodniu i ja tak oglądam nawet wieczorem i dopiero wieczorem na premierze kapnęliśmy się, a jaki dzisiaj dzień jest? Ja lubię przeglądać nasze filmy, tak nie mam czasu. Wiecie, na zasadzie, co tam u nas na siedlisku się dzieje z drugiej strony szkiełka. I no nie wiem, ostatnie trzy filmy też zawaliłem. Po prostu nie wiem nawet co Klaudia mi szybko puszcza, tylko żeby tam w miarę sprawdzić jakieś tam, czy błędów nie ma większych, czy coś. A później znowu jak siedzę z wami na czacie, wiadomo, że film leci, ale no człowiek bardziej się, no nie wiem, ja jestem monotematyczny, to cały czas powtarzam. Jak ja się skupiam na rozmowie z wami, nie jestem w stanie się skupić na niczym innym. Więc dzisiaj wiem, że jest niedziela. I na 100% będziemy się widzieć z wami w środę. Dzisiaj jest niedziela, umycie przyjaciela. Ojej. Jak macie przyjaciela, to umyjcie. To jest moja monotematyczność. Wiadomo, nie mam co powiedzieć, to wiadomo co powiem. Tak. Może macie czworonożnego przyjaciela, tego umyjcie, bo jest niedziela.
No co, dobrze, ja wiem, o jakim ty myślałeś, no ale nie wnikajmy w to. Bo zagalopujesz. Znaczy, to ja mówiłam, aha, że widzimy się w środę, na bank. Tak, bo poniedziałek nie nadajemy już. Nie. Nie, dobra, w środę, dobra. Już po prostu nie mam czasu w tym momencie. Tak jest, mamy roboty bardzo dużo, wiecie, jak będą, jak będzie, ale czyli znowuż zmiana, tak? Środy 20. Środa, piątek, niedziela. Ale niedziela jak wyjdzie? To znaczy? No, że jak wyjdzie, bo jaka godzina? Aha, no na razie. Już, chodźcie, nie przegrzewa się. Thanos, kochany, nie biegnij. Tancio! Dobry piesek, dobrze, chodź mordeczko. Dostaniesz talerz do wylizania w nagrodę, chodź Thanosku, chodź. Azja, masz tutaj, masz. Nie, ty idź do pancia. Chodź. Nie, Azja! I patrz, jaka to jest zabora. Thanos! Zmywarka. Masz Thanosku, no masz. Co, wylizał ci pancio, nic nie masz, co nie? No ja to, jajecznicę bardzo sobie cenię. Dobra, koniec. Pitolenia o niczym. Dziękujemy wam za, mamy nadzieję, fajnie spędzony czas. No, dzisiaj nam się fajnie pracowało, szybciutko. Tak. Jeszcze Klaudia teraz do roboty na 2-3 godzinki. No, dokładnie. A ja, i zobaczymy, co później. Tak, a ja chyba, nie no, ja kurnika nie mogę robić, bo niosą się teraz. Może w poniedziałek zrobię. Ach, tak cię kocham.